Autonomiczny to dość popularne w ostatnich latach słowo, najczęściej używane w kontekście różnego rodzaju pojazdów, ale również roboty mogą być autonomiczne. Studenci Politechniki Śląskiej będą uczyć się, jak takie roboty projektować, żeby w przyszłości pomagały ludziom w pracy. To stanowisko technik bezpieczeństwa, tutaj można się właśnie dowiedzieć, jak mniej więcej działają takie znajdujące zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, na zakładach sterowniki właśnie bezpieczeństwa, jak i różne inne urządzenia typu właśnie to jest skaner widoczny, tutaj są wyłączniki krańcowe i także awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa. Sala wykładowa, która znajduje się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, ma kilka stanowisk. Jest też w niej robot autonomiczny. Widzimy konieczność wśród inżynierów zajmujących się automatyką rozumienia, jak interakcje z tego typu pojazdami programować, tworzyć, jak się w tym znajdować. Każde ze stanowisk zajmuje się odrębną kwestią. Studenci będą się uczyć nie tylko, jak projektować samodziałające pojazdy. Jesteśmy przy stanowisku, gdzie będziemy studentów uczyli technik napędowych. Każdy z tych pojazdów potrzebuje napędu. To współcześnie zazwyczaj napędy elektryczne, więc silniki elektryczne, do tego dochodzą ogniwa baterii. Jeśli ktoś myśli, że autonomiczne pojazdy na przykład w halach produkcyjnych czy szpitalach to daleka przyszłość, jest w błędzie. To już się dzieje. Roboty mobilne to teraźniejszość w zakładach pracy. Studenci będą mogli tutaj poznać przede wszystkim, jak ten system i usługa z tym związana, bo to aż tak daleko zaszło, funkcjonuje, poznać poszczególne komponenty. Roboty umieją już prawie wszystko, prawie, bo jednak do ich zaprogramowania jeszcze potrzebny jest człowiek.